Cześć! Jestem Ania. Przechodzę teraz przez bardzo trudny okres. Muszę wam o tym opowiedzieć, żebyście mi coś doradzili. Słuchajcie, chyba jestem adoptowana. Mówię poważnie. Myślałam o tym od dawna, w końcu w zeszłym miesiącu zapytałam rodziców. Zaprzeczyli. Powiedzieli: oczywiście, że nie się, Jak na to wpadłaś? Bardzo się zdenerwowali. Moja mama cierpi na migreny. Po naszej rozmowie spędziła trzy albo cztery dni w łóżku z migreną. Oczywiście fatalnie się z tym czułam, ale i takim nie wierzę, bo mam na to dowody. Moi rodzice, czy raczej moi rodzice adopcyjni podważali moje argumenty na różne sposoby, ale mnie nie przekonali. Teraz zżera mnie to od środka. Czy jestem adoptowana? Byłoby super, jeśli moglibyście mi powiedzieć wasze zdanie, jak już poznacie całą historię. Najpierw opowiem wam o sobie i o mojej rodzinie. Mam 16 lat, żyjemy w małym mieście. W tym roku przez to wszystko przestałam chodzić do szkoły, ale chcę do niej wrócić. Moja mama nie pracuje. Mój tata zajmuje się nieruchomościami. Mam brata, który jest ode mnie 5 lat młodszy. Nie mamy żadnych problemów finansowych. Jak widzicie, mam całkiem przyjemne życie. Jesteśmy normalną rodziną, która ma lepsze i gorsze dni. Po raz pierwszy pomyślałam o tym, że jestem adoptowana, po lekcji o genetyce. Moi rodzice i mój brat mają niebieskie oczy, a moje oczy są brązowe. Podczas nauki do sprawdzianu dowiedziałam się, że to nietypowe. Według genetyki, jeśli oboje rodzice mają niebieskie oczy, to prawdopodobieństwo, że dziecko też będzie miało oczy niebieskie, wynosi 99%. Półże zielone i półże brązowe. Ludzie, pół procenta czyli szansa jest jedna na dwieście to bardzo mało prawdopodobne. Poza tym, tylko ja z rodziny mam kręcone włosy. Nie znalazłam jasnych informacji na ten temat w necie, jednak, tak jak w przypadku oczu, to bardzo mało prawdopodobne. Moja mama, mój tata i mój brat mają proste włosy. Moje włosy nie są po prostu falowane, są mega skręcone, co budzi moje duże wątpliwości. Kiedy zaczęłam o tym myśleć, znalazłam mnóstwo różnic. Na przykład, mój brat ma dołeczki takie jak mama. Zarówno tata, jak i brat mają przerwę między zębami. Wiem, powiecie, nie przesadzaj, ale palce u stóp mojego brata są takie jak u mojej mamy. Ich duży palec jest bardzo duży, a ich mały palec prawie nie ma paznokcia. Tak jak mówiłam, mój brat ma niebieskie oczy i proste włosy, czyli dzieli kilka cech wyglądu z naszymi rodzicami. Nie myślicie, że to dziwne, że wyglądam zupełnie inaczej? Jeszcze jeden przykład. Moja mama zawsze jest na diecie, ale nigdy nie może schudnąć. Mój tata także ma kłopoty z nadwagą. Raz miał problemy z sercem i lekarz mu powiedział: Jeśli pan nie schudnie, pana serce sobie nie poradzi. Musiał przejść na dietę, ale nie zrzucił ani kilograma. Moja cała rodzina ma duży apetyt. Wokół zawsze jest jedzenie. Ktoś zawsze je. A mnie jedzenie nie obchodzi. Czasem przypominam sobie o kolacji dopiero w łóżku. Wszyscy mówią, że za mało jem, ale naprawdę nie mam apetytu. Nie zmuszę się, by więcej jeść. Jako jedyna w domu chciałabym przybrać na wadze. Wszyscy wiedzą, że takie rzeczy są genetyczne. Gdybym naprawdę była ich dzieckiem, to chyba miałabym taki apetyt jak oni. Czy to nie dziwne, że jestem tak inna? Jeszcze jedna rzecz sprawia, że myślę, że jestem adoptowana. Mój brat urodził się poprzez zapłodnienie in vitro. Oczywiście nikt tego mi nie powiedział, ale skądś o tym wiedziałam już jak byłam mała. Raz usłyszałam, jak moja mama płacze. Rozmawiała przez telefon. Nie widziała mnie. Rozmawiała z ciocią. Znowu się nie udało. Wydaliśmy na te zabiegi majątek. Mam już tego dość. Tracę nadzieję. Nie będę miała dzieci. Muszę to zaakceptować, powiedziała. W tamtym czasie zinterpretowałam to jako nie będę mogła mieć więcej dzieci. Ale kiedy zaczęłam myśleć, że mogę być adoptowana, zdałam sobie sprawę, że mamie chodziło o nigdy nie będę mieć własnego dziecka. Mój brat urodził się dwa lata po tej rozmowie. Oznacza to, że moja mama kontynuowała zabiegi i w końcu zaszła w ciążę. Niezależnie od tego, czy jestem spokrewniona z bratem, czy nie, bardzo go kocham. On też mnie kocha. Ale co jeśli przestanie mnie kochać, kiedy się dowie, że nie jestem jego prawdziwą siostrą? To mnie przeraża. I na koniec najważniejszy dowód na to, że do tej pory dawałam się oszukiwać. Na najstarszych zdjęciach z dzieciństwa mam rok. Nie ma żadnych zdjęć ze mną jako niemowlakiem, ani mamy w ciąży. Moje pierwsze zdjęcie zrobiono w moje pierwsze urodziny. Rodzice powiedzieli, że zapisywali wcześniejsze zdjęcia na dysku, który się zgubił podczas przeprowadzki. Nigdy nie byłam podejrzliwa, więc przez lata w to wierzyłam. Ale tak serio, nie oprawiliby i powiesili w domu ani jednego zdjęcia swojej pierworodnej córki? Czy choćby jako magnes na lodówkę? Tata mówi, że chciał to zrobić, ale nie mógł, bo był wtedy bardzo zabiegany przez moje narodziny, problemy w pracy i przeprowadzkę. Dlatego nigdy nie wydrukowali zdjęć. Tylko dziecko mogłoby w to wierzyć przez lata. Według scenariusza w mojej głowie, moi rodzice wzięli ślub i nie mogli mieć dzieci. Moja mama prawdopodobnie przeszła leczenie, ale nie mogła zajść w ciążę. Więc mnie adoptowali, ale nadal bardzo chcieli mieć własne dziecko, więc kontynuowali leczenie. Tak jak mama mówiła przez telefon, wydali kupę pieniędzy i w końcu doczekali się dziecka. Ale nie pozbyli się mnie, kiedy urodził się mój brat. Dalej mnie wychowywali. Czy nie mam prawa wiedzieć tego o swoim życiu? Ha. Nawet jeśli nie traktują mnie, jakbym była adoptowana, to chyba mam prawo wiedzieć, kim są moi biologiczni rodzice. Mam takie prawo i dowiem się tego, choćby nie wiem co. Zastanawiam mnie również, skąd mnie adoptowali i od kogo. Na ten temat też mam teorię. Powiedzcie, co o tym myślicie. Według moich informacji, przy adopcji z sierocińca są ograniczenia wiekowe. Oznacza to, że trzeba być w określonym wieku. Byli za młodzi, aby adoptować dziecko z agencji rządowej. Musieli mnie adoptować bezpośrednio od rodziny lub samotnej matki. Tylko pytanie: od kogo? Moja odpowiedź brzmi: od cioci i wujka. Czasem, jeśli para nie może mieć dzieci, inna para z rodziny daje im dziecko. Pomagasz swoim bliskim, dając im dziecko i masz pewność, że dobrze się nim zajmą, bo im ufasz. Dlaczego myślę, że ciocia i wujek są moimi rodzicami? Posłuchajcie. Po pierwsze, mój wujek ma niebieskie oczy, tak jak mój tata, ale jego żona ma brązowe oczy. To rozwiązuje problem oczu. Mają trójkę dzieci dwie dziewczynki i chłopca. Gdybyście zobaczyli włosy ich najmłodszej córki, to na pewno byście się ze mną zgodzili. Jej włosy są nawet bardziej kręcone niż moje. Kolejny dowód: wszyscy w ich rodzinie, prócz wujka, są bardzo szczupli. Żyją w innym kraju, ale nie chcę mówić gdzie. Kiedyś odwiedzali nas co lato, ale już tego nie robią. Wydaje mi się, że mojej cioci, być może mojej mamie, robi się smutno, kiedy mnie widzi. Kto wie? Może żałuje, że mnie oddała? Mam takie niejasne wspomnienie. Siedzę na kolanach cioci, która płacze, głaszcząc mnie po głowie. Wchodzi moja mama i zabiera mnie do innego pokoju. Jednak to wspomnienie jest zamglone. Mam nadzieję, że sobie tego nie wymyśliłam. Jednak teraz, kiedy o tym myślę, czuję jej dotyk na włosach. Nuciła przy tym melodię. Pamiętam ją. Zawsze kiedy wujek dzwoni do taty, rozmawia też ze mną i bratem. Jest dla mnie bardzo miły. Jak się masz? Pyta. Potrzebujesz czegoś? Nie możemy was odwiedzić, ale mogę ci coś wysłać. I tym podobne. Czy wujek jest moim tatą? Pewnego dnia się dowiem choćby, nie wiem co. Więc co teraz? Wiecie, jest takie coś jak test DNA. Jednak. Potrzebuję próbek od moich rodziców. Sprawdzałam, czy można to zrobić pokryjomu, jednak życie to nie film. Na przykład można zrobić test DNA ze śliny, jednak musi przyjść specjalista i samodzielnie pobrać próbki w odpowiednich warunkach. To oznacza, że nie mogę zabrać do laboratorium na przykład wyrzutej gumy. Chcę przekonać rodziców do zrobienia testu, jednak martwi mnie jedna sprawa. Jak spojrzę im w twarz, jeśli okaże się, że są moimi prawdziwymi rodzicami? Tego nie da się cofnąć. Pomyślcie tylko, wasze dziecko myśli, że nie jesteście jego rodzicami i każe wam zrobić test DNA. Czy nie byłoby to zbyt bolesne? Oto moja historia. A teraz powiedzcie: myślicie, że jestem adoptowana? Czy raczej niedorzeczna? Czy moje dowody mają sens? Podzielcie się swoimi uwagami w komentarzach. Czy myślicie, że ciocia i wujek są moimi prawdziwymi rodzicami? Proszę, powiedzcie mi, co o tym myślicie. Jeśli chcecie podzielić się swoją historią, spiszcie ją i wyślijcie na adres opisu pod filmem. Dzięki za wysłuchanie. Proszę, pomóżcie mi komentując, naprawdę tego potrzebuję.